Andrzej Pluta ponownie w Hali Mistrzów. Dzisiaj Dzień Dziecka z Anwilem. Od dziecka z Anwilem. Bardzo często przyjmujesz takie propozycje dla Ciebie tutaj Anwilu, dla Ciebie trening z najmłodszymi to jest właśnie to? Czy tutaj od Anwilu przyjmuję zawsze propozycje takie, żeby przyjechać, pobawić się wspólnie z klubem, przekazać trochę wiedzy, zachęcić młodych ludzi, dzieci do tego, aby trenowały sport, trenowały koszykówkę. Tutaj w tym mieście koszykówka to jest sport, który wiedzie prym i dlatego tutaj mi też zależy, aby ten klub promował też od najmłodszych lat właśnie tą koszykówkę, tak robi cały czas, co roku i myślę, że takie akcje są potrzebne, dlatego że dzisiaj są też takie czasy, że trzeba tych dzieciaków zachęcić, trzeba im pokazać, a do tego uważam, no dzieci potrzebują autorytetów. Ja wiem na swoim doświadczeniu, że jak przyjechał kiedyś jakiś reprezentant, to patrzyło się na niego jak na Boga, wpatrywało się na niego, co on robi, jak robi, pytało się go, dlatego ja myślę, że tutaj po to jestem, aby dzieciom pokazać trochę sprzedać, czy może sprzedać nie, ale przekazać im wiedzę po prostu. Często pytają i to też mnie cieszy, że dzieci się nie boją, a pytają, co trzeba zrobić. Pytam się ich, na przykład, z czego słynie Andrzej Pluta, właśnie odpowiadając z rzutu za 3 punkty, dlatego jest to miłe. No i jak dla mnie ostatnie... Pamiętają, tak? Jak wszyscy tutaj pamiętają. Cieszę się, jeszcze. Że pamiętają. Cieszę się, że pamiętają. I tak jak mówię, ostatni rok spędzam cały czas z takimi dziećmi. Jest to ciężka praca, jest to inna praca. Ale daje satysfakcję, faktycznie te dzieci, jeżeli się skupiają i chcą robić i są jakby zarażeni tym wszystkim, to wtedy im zależy na tym, aby przychodzić na te treningi i wtedy są efekty. Właśnie mówisz, że trenujesz tych najmłodszych, tak? W Radziąkowie tam u siebie, nie ciągnie do tego dużego basketu? No tak, szczerze powiem, już teraz tak. Już teraz tak. Odpocząłeś? Odpocząłem, to mi było potrzebne w ogóle, aby odpocząć od tego wszystkiego, ale tak jak mówię, realizuje się w tym, jest to satysfakcja, że pracuję z młodzieżą i zawsze uważałem, że trener powinien pracować z wszystkimi, zacząć od młodzieży i teraz nie ukrywam, że brakuje mi seniorskiej koszykówki, jeżeli chodzi i o oglądanie, o mecze, o tą atmosferę, ale też, tak jak mówię, no, trochę mnie ciągnie do tego, aby popracować z seniorami. No i zobaczymy co... Czy są jakieś propozycje? Znaczy nie, na razie tak mówię tylko tutaj ogólnikowo, że czuję, tak, dlatego że z takimi dziećmi praca to polega na tym, że się turlamy piłkę, bawicie tłumaczymy, się. Zabawa, oczywiście koszykówka, ale więcej zabawy. A tutaj mam już tyle tej wiedzy wszystkiego, że czasami by się już dało coś więcej sprzedać, ale no, na razie nie można i trzeba poczekać. Dlatego tutaj takie akcje to miło przyjeżdżam zawsze do Wrocławia. Jak tutaj właśnie ten trening jak przebiegał? Jak dzieciaki podchodziły? Znaczy mieliśmy tutaj takich, można powiedzieć, 4-5 stacji, na których robiliśmy różne ćwiczenia. Na jednych tam były kozłowanie, trochę techniki, na drugim rzuty, na trzecim jakieś ogólnorozwojowe ćwiczenie. No podchodziły bardzo, bardzo do tego poważnie. Chciały się, tak jak mówię, pytały się, chcą się uczyć. No i to jest piękne. Dlatego was uczę, żeby się rzucali. Moi drodzy, dziękujemy wam za udział w imprezie.